Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia na świecie żyje prawie miliard osób z niepełnosprawnościami. W Polsce odsetek takich osób wynosi 16%. Każda z tych osób stara się znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. Osoby z niepełnosprawnościami, tak jak wszyscy inni, mają swoje potrzeby, marzenia, cele do zrealizowania. Każdy dzień przynosi ze sobą nowe wyzwania i problemy do pokonania. W odpowiedzi na problemy osób z niepełnosprawnościami powstał dokument Organizacji Narodów Zjednoczonych – Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Stronami tej konwencji są również Polska i Słowacja. Problemy w komunikacji i dostępie do informacji. Komunikacja oznacza różne sposoby, które pomagają osobom niepełnosprawnym porozumiewać się, czyli mówić i rozumieć informacje. Może to być za pomocą komputera, tekstów łatwych do czytania lub alfabetu Braille'a. Język oznacza każdy sposób, w którym ludzie mogą się porozumiewać, również język migowy. Komunikowanie się jest bardzo ważne w życiu społecznym. Ale co ja tu myślę? Dużo osób z niepełnosprawnościami ma trudności w mówieniu. Dwa trójkąt, patrzymy, dwa trójkąt. Będziemy rozmawiać o osobach, tak czy nie, tak. Będziemy rozmawiać o twojej mamie. Jeden, koło. Dobrze, czyli jeden koło. Będziemy rozmawiać o babci, czy tak? Dobrze. Możemy się z nimi kontaktować przy pomocy sygnałów płynących z ciała, gestów, znaków, symboli, obrazków. Są cztery formy informacji. Informacja mówiona, informacja pisana, informacja audio, radio, informacja wideo, telewizja, komputer. Informacje dla osób z niepełnosprawnością intelektualną powinny być jasne i zrozumiałe, napisane w tekście łatwym do czytania i zrozumienia. W konwencji znajduje się zapis, że państwa muszą mieć pewność, iż osoby niepełnosprawne intelektualnie mają prawo do dowiadywania się, otrzymywania informacji i wypowiadania tego, co chcą, tak jak wszyscy inni ludzie. Bariery architektoniczne. Zgodnie z przepisami polskiego prawa, każdy budynek użyteczności publicznej powinien być wyposażony w podjazd dla osób z niepełnosprawnościami oraz windę, która ułatwiałaby przemieszczanie się między poszczególnymi kondygnacjami. Te przepisy obowiązują jednak stosunkowo od niedawna, więc część starszych budynków użyteczności publicznej nie jest wyposażona w podjazdy czy też windy. Kiedy mam problem? Idę do właściwego urzędu i proszę o pomoc w jego rozwiązaniu. Każdy z nas ma prawo do korzystania z pomocy urzędu miasta, policji czy sądu. Konwencja stanowi, iż powinien być łatwiejszy dostęp do budynków, szpitali, szkół i transportu. Problem ze znalezieniem pracy. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, tak jak inni ludzie, mają prawo do pracy. Praca oznacza bycie dorosłym i korzystanie z praw, jakie mają dorośli. Pracując, zarabiamy pieniądze, dzięki którym możemy stać się niezależni i realizować własne potrzeby. Mam na imię Krzysztof, mieszkam w Komborni. Ostatnio pracowałem w Huta Szkoła Fantazja w Zalesiu. Huta szkoła prywatna to była. Co tam robiłem? Pracowałem jako transportowy, tam odnosiłem szkło do ciągowni. Praca polegała na tym, że braliśmy szkło gorące na widełki i nieśliśmy do ciągowni do hartowania. To szkło powinno być zahartowane, z drugiej strony wychodziło i pakowaliśmy to. Czasem miałem takie, jak nie miałem po prostu tam naszej załogi, to mnie kierownik dawał na ciągownię, sortowałam szkło. Wjedliśmy z to szkła, żeby po prostu w kartonie się nie rozbiło.
Ja się tam miałem jeszcze jedną taką funkcję na maszynie. Pracowałem jako zatapiacz. Zatapianie to było, polegało na tym, że krawędzie ostre szkła, musieliśmy to zatopić, żeby były takie gładkie. Właśnie teraz szukam pracy na terenie Rzeszowa, bo tutaj w Krośnie jest mało firm, które tak się rozwijają. Rzeszów jest troszkę większy od Krosna. Dokładnie tam jest więcej zakładów pracy, dużo sklepów na terenie Rzeszowa. Właśnie teraz poskładałem dużo podań CV na terenie Rzeszowa. Po sklepach jako magazynier, jako ochroniarz lub sprzedawca. Chciałbym po prostu mieć pieniądze na mieszkanie, bo składam właśnie sobie na mieszkanie teraz ostatnio, co pracowałem ostatnio w hucie. I po prostu też chciałem po prostu pozwiedzać jakieś okolice ciekawe, bo interesuję się też turystyką. Samodzielność to polega na tym, że człowiek jest samodzielny, nie musi się na nikogo prosić o pieniądze, takie no, różne rzeczy i też po prostu jest po prostu człowiek samodzielny, kupuje po prostu sobie różne rzeczy, tu mieszkania czy jakieś wyżywienie. Nazywam się Michał Hus. Bardzo mi się podobają pociągi, bo lubię oglądać lokomotywy parowe i nie tylko, i filmiki. I podobało mi się też, jak kiedyś byłem w Bieszczadach, i w Biskupinie, i w Przewozku, jeździłem taką kolejką. I chciałbym, to mi się bardzo podoba, bo to jest fajne. Jedzie wolno i można podziwiać widoki. I mi się ta praca podoba. Chciałbym być kolejarzem, bo potem mi się podoba, bo to jest fajne zajęcie. Mam na imię Łukasz, nazwę Skoczewskiewicz, mam 31 lat, jestem uczestnikiem warsztatu terapii sercowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z pośrednictwem umysłowym, koło w Krośnie. Chciałbym pracować w biurze, ale moi rodzice powiedzieli, że nie będziesz pracować w biurze plus, bo byś sobie nie poradził. Konwencja zobowiązuje państwa, by tworzyły prawo, które zapewni osobom niepełnosprawnym intelektualnie równe i sprawiedliwe traktowanie ich w pracy. Państwa strony konwencji mają obowiązek zapewnić jednakowe prawa pracownicze, warunki pracy i zarobki. Państwa będą pomagać w znalezieniu i utrzymaniu pracy. Ograniczenie swobody decydowania. Gdy wracam do domu, zapinam psa na smycz i wyruszam na spacer. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną często traktowane są jak dzieci. Nie mogą swobodnie decydować o swoim życiu, o tym, w co się ubrać, co zjeść na śniadanie, w jaki sposób dostać się na zajęcia, jak spędzić czas wolny. Popołudnia często spędzają w domach, gdyż rodzice i rodzina w obawie o ich bezpieczeństwo nie pozwalają im na wyjścia z kolegami. Konwencja stanowi, iż państwa powinny mieć pewność, że osoby niepełnosprawne intelektualnie mają taki sam wybór co do tego, jak żyją i czy są częścią społeczeństwa. Združenie na pomoc ludziom z mentalnym postihnutím w Svidniku po osobi w okresie Svidniku. Stowarzyszenie na pomoc osobom z upośledzeniem umysłowym w Świdniku funkcjonuje już 20 lat. Dlaczego powstało to stowarzyszenie? Powstało ono dlatego, że osoby upośledzone umysłowo żyły w rodzinie, w zapomnieniu lub mieszkały w domach pomocy społecznej i nic o nich nie było wiadomo. Po aksamitnej rewolucji powstaje nasze stowarzyszenie, którego misją jest niesienie pomocy osobom z upośledzeniem umysłowym oraz rodzinom i rodzicom,
którzy opiekują się takimi osobami, aby funkcjonowały w społeczeństwie i aby im pomagać w osiąganiu pełnowartościowego życia. Na verejnosť, aby o nich ľudia vedeli, aby sme im pomáhali nejakým spôsobom integrovať sa do spoločnosti a aby sme im mohli pomôcť pri dosahovaní ich plnohodnotného života. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím sa... Stowarzyszenie na pomoc osobom z upośledzeniem umysłowym w Świdniku zajmuje się nie tylko działaniami ukierunkowanymi na pomoc osobom upośledzonym umysłowo i ich rodzinom, ale także rozpoczęliśmy współpracę z urzędami. Zaczęliśmy współpracować z urzędami, prezentowaliśmy swoje idee oraz poglądy, a także przedstawialiśmy wnioski zmierzające do poprawy życia osób upośledzonych. Návrhy na zlepšenie života ľudí s mentálnym postihnutím. Nasza praca na początku była ukierunkowana na działalność klubową. Proste, krótkie spotkania. Następnie organizowaliśmy większe imprezy, w tym zawody sportowe, zajęcia kulturalne i edukacyjne przeznaczone nie tylko dla rodziców, ale także fachowców. Kulturne czynności, a taktiež aj vzdelávacie činnosti a vzdelávacie aktivity, nielen zamerané pre rodičov, ale aj odborníkov, ale takisto sme spolu... Razem prowadziliśmy działania, w których uczestniczyły osoby upośledzone. Na których sa zúčastňovali aj ľudia s mentálnym postihnutím. Do naszych największych projektów należą wyjazdy rekreacyjne, następnie zawody sportowe. Nasz największy projekt to powołanie do życia Centrum Integracyjnego dla osób upośledzonych umysłowo. Integračného centra pre mentálne postihnuté. Tu by som sa chcela poďakovať vlastne. Tu pragnę podziękować przyjaciołom z Polski. To w czasie pobytu z ich inicjatywy na zawodach sportowych w Krośnie mieliśmy możliwość obejrzeć, jako rodzice, ośrodek dla osób z upośledzeniem umysłowym z pobytem dziennym. Z dziennym pobytom, a właśnie touto cestą sme sa začali uberať aj my. Sami także poszliśmy tą drogą. Poprosiliśmy o pomoc panią Tomanową z Ministerstwa Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny. Pani inżynierku Tomanową, która była nieskôr aj ministerką pracy, socjalnych rzeczy a rodziny. Znaleźliśmy u niej pełne zrozumienie. W roku 1995 zorganizowaliśmy podobny ośrodek dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w Świdniku według modelu polskiego. Aj vo Svidniku, podľa modelu polského. Stowarzyszenie na pomoc osobom z upośledzeniem umysłowym w Świdniku realizuje już od 9 lat piękny projekt pod tytułem Przynosimy Wam dobrą nowinę. Co roku nagrywane są występy, w których możemy bezpośrednio zobaczyć i włączyć do bezpośredniej aktywności osoby z upośledzeniem umysłowym. Stowarzyszenie na pomoc osobom z upośledzeniem umysłowym w Świdniku w roku 2005 założyło nową instytucję o nazwie Nasz Dom, która jest zarejestrowana w Urzędzie Wojewódzkim w Preszowie. Celem tej instytucji jest profesjonalne świadczenie usług socjalnych oraz edukacja osób z upośledzeniem umysłowym. W roku 2005 organizacja non-profit Nasz Dom uzyskała od miasta Świdnik za symboliczną jedną koronę do wynajmu budynek na cele prowadzenia usług społecznych. Nasz Dom w roku 2005 świadczył usługi dla 25 uczniów. Zapewniał także edukację osób z upośledzeniem umysłowym, którą realizowała szkoła specjalna z internatem w Świdniku. Ponieważ po roku okazało się, że brakuje środków finansowych, nie byliśmy w stanie samodzielnie prowadzić ośrodka i jako organizacja zostaliśmy zmuszeni do zarejestrowania w Ministerstwie Szkolnictwa, które udzieliło zgody na kształcenie prywatnej szkoły specjalnej. Od 1 września 2006 roku rozpoczęliśmy jako instytucja non-profit po raz pierwszy edukację uczniów, osób z upośledzeniem umysłowym. Vzdelávať samostatne našich klientov, teda ľudí s mentálnym postihnutím.